Witam wszystkich, nazywam się Żak Aleksander, lubię w dziele Biłgora. Pierwsze najważniejsze wyniki zaczęły się w momencie, gdy, to jest taka trochę nietypowa historia, gdy odwiedził mnie sam mistrz. No wtedy nie wiedziałem jeszcze, kto to jest Piotr Bugała, tak naprawdę, no on stopi był, że tak powiem, jeszcze nierozpoznawalny jak jest wtedy. No jak słychać pewnie teraz tutaj, to mieszkam przy ulicy, Piotrek zobaczył gołębnik i wstąpił do mnie. Czyli Piotrek przejeżdżał tędy. Przejeżdżał tędy i tak naprawdę to mistrz wstąpił do mnie, nie ja do mistrza, nie? No tak to akurat wychodzi, ja nie wiedziałem w ogóle kto to jest, po prostu dosiedli, żeśmy pogadali, żeśmy wymienili, żeśmy kilka zdań. No i po czym Piotr pojechał po prostu dalej, by tam był gdzieś w sprawach biznesowych i pojechał sobie gdzieś tam dalej, nie? To był 2000, który rok? 2015 rok, to był, 2015? To już 8 lat temu, nie? No i po jakimś czasie, nie wiem, krótkim czasie, tydzień czy dwa jakoś zakodowałem sobie Piotr Bugała, już była doba internetu, można było to posprawdzać sobie, kurde, patrzę co to za as się do mnie wstąpił, więc zadzwoniłem do Piotrka i tłumaczy mu, że był na wschodzie, tam u Biłgoraju i czy można byłoby się coś u niego tam zasiedlić w gołębia, nie? Po czym Piotrek powiedział, że nie ma się problemu, żebym po prostu przyjechał do niego. No i tak się stało, na jesień po prostu, że tak powiem, wsiadłem w auto i pojechałem. Nabyłem, nie wiem, wtedy ze 30 jaj, chyba wtedy po najlepszych jego, że tak powiem, gołębiach i rozpłodowych, i lotowych, nie? Dał naprawdę chyba to super ręką, bo żadne jajko nie zostało, że wszystkie się młode wychowały i się wykluły, nie? To samo to już było to coś niezłego. Po czym z tych gołębi w 2016 roku wypuściłem sobie tam, no ile mogłem, nie pamiętam tego, ile było tych oryginalnych gołębi Piotra. Ale sporo. Wiem, że włożyłem na pierwszy lot 120 gołębi, przy czym zrobiłem 90 konkursów, w tym było chyba 19 moich pierwszych na oddział, nie? No to mówię, w 2016 roku, czyli 7 lat temu, to było to taki dość wyczyn. No teraz tam więcej mają, ale na tamten czas to było coś, co ciężko było zrobić, a tym bardziej u nas, gdzie trzeba powiedzieć, że nasz oddział jest niesamowicie, Wiktor, rozbitym oddziałem, w sensie odległościowo, nie? Mamy 5 sekcji, gdzie 127 hodowców, gdzie tak naprawdę z jednej sekcji do drugiej można jechać na trening, bo tam, nie wiem, za drogą jest 60-70 km, nie? Także tak sprawa wygląda. No i te wyniki zaczęły się w momencie właśnie, gdy zacząłem stosować i produkty, bo co prawda Piotr jeszcze nie był pod marką. No właśnie, bo ty jeszcze, to jest najlepsze w tym wszystkim, że dzisiaj marka Bugała Jet jest znana. No bo to wszystko się wzięło z tego, że Piotrek stosował kiedyś swoje suplementy. Z biegiem czasu, tak jak nawet ty, każdy od Piotrka chciał te suplementy. Piotrek musiał to zrobić prawnie, legalnie. Tak jest. I stworzył swoją markę. Markę, którą no tutaj na dzień dzisiejszy jest bardzo mocno rozpoznawalna. Ale ty jeszcze miałeś te produkty, zanim tego jeszcze o niczym nikt nie wiedział. Ja myślę, że nie wiem, czy nie byłem z jednych pierwszych. No trudno powiedzieć, by pewnie Piotr jeszcze komuś jakimś tam swoim dobrym znajomym to, że tak powiem, udostępniał. No to mówię, ja to zastosowałem, znaczy tak, już wiedziałem to w 2015 roku. Śmiałeś się jeszcze do mnie, że przynosił to w reklamówkach z Lidla. Z Ikei to akurat Ikei było, bo kiedyś małżonka mówi, patrz co ten kolega twój ze Śląska niesie, a Piotrek dwie takie torby, nie, z tymi kurczę się środkami tam gania do mnie i no generalnie co roku mi je przywoził, nie. To była super sprawa, wydawać by się mogło, że to jest jakaś tam fikcja, nie, że te środki to, no, ja na początku sam to tak specyficznie do tego przyznam, że Wiktor podchodziłem, nie? Nie, jednak myślę, że gołębie przede wszystkim muszą być, ale trzeba czasem też coś im tam powiedz, nie? Znaczy podstawa to jest gołąb, tak? Sportowy. Tak, to jest punkt wyjścia, tak, dokładnie, tylko że ja miałem o tyle też szczęście, że nie dość Piotr dał mi, że tak powiem, swoją podstawę gołębnika. Wtedy pamiętam też po tej ciemnej chubence, kurczę, czy ciemnej, co do tej pory tam też te gołębie się przewijają. Później może pokażemy tam jeszcze z woliery te gołębie, ale no dam mi całą tą podstawę i tą podstawą i tymi środkami można. Ja nawet do niego mówię, że do Piotrka, u nas będzie, mówię, ciężko cokolwiek zrobić, ale Piotr powiedział tak, że
może mówi na Polskę, na okręg będzie ciężko, ale w oddziele, w trójce, to jak ci dam te środki, te gołębie, to ty musisz coś zrobić, nie? No i przyznam szczerze, że chyba trzeba byłoby sprawdzić, ale myślę, że z trójki nigdy tam nie wypadłem. Zawsze pierwszy, ja że pierwszy byłem w 21 roku, a tak to chyba drugi, nie? Wracając, koledzy, jeszcze do historii mojego gołębnika, trzeba powiedzieć, że w 2016 roku, czyli 7 lat temu, teraz to już jest sprawa oczywiście oczywista, nic, bo teraz widzimy, że pierwszych 30-50 jest na oddział, ale 7 lat temu, tak jak mówię, miałem 120 gołębi zakoszowanych, 90 konkursów, 19 pierwszych na oddział. To było coś niesamowitego dla mnie, no bo mówię, że na tamten czas to było, nie widziało się tego po listach. 7 lat temu? 7 lat temu, tak. No, nie, no generalnie nie widać tego po listach, no ale niestety byłem o ten krok do przodu tylko dlatego, że Piotr udostępnił mi swoją wiedzę i swoje środki, które wtedy jeszcze, no, że tak powiem, nie istniało, bugała jet. A wtedy jeszcze gołębie. No bo i to, no przede wszystkim Piotra już, też gołębie. Bo to tak. Były chyba pierwszy sezon, co leciałeś w ogóle też chyba już Piotrkami Piotrka, czy nie? Tak, tak, to był pierwszy sezon, który dokładnie leciałem na gołębiach Piotra i na doradach Piotra i na środkach od Piotra. Także no wtedy to wyskoczyłem, że tak powiem, ze wszystkim niesamowicie. Sam się zaskoczyłem, jak nie wiem, 19 gołębi na raz siadło, gdzie siadało nieraz po 1-2. No to było coś niesamowitego. Tak jak nadmieniam, teraz to nie jest już nic takiego wielkiego, prawda? Ale na tamte czasy to było coś niesamowitego, nie? No i od tego się wszystko zaczęło. Nawet do Piotra dzwoniłem później, mówię, że to jest aż niemożliwe. No ale niestety to było prawdziwe, nie? Bo też opowiedz historię, tak jak ja z tobą stałem i to opowiadałeś, że nawet dzwoniłeś po kolegach z sekcji i pytałeś, czy jest to realne, czy oni w ogóle mają gołębie. W ten czas, tak? I oni mieli wtedy po 2-3 gołębie w domu, tak, a ty miałeś już około 20 kilku, bo już tam kilka jeszcze doleciało. Tak, tak. To generalnie nawet był kolega tutaj, który mi podarował tego gołębia 8944, co tam wcześniej żeśmy pokazywali, co był na wystawie. To on był akurat na locie, bo jemu gołębie zachorowały wtedy. No to nawet dzwonił i nie chciał mu nikt wierzyć, że nie wiem, jak ja już miałem 60, to chłopcy mieli tam po 4, po 5, nie? Dla mnie też to w ogóle było zaskoczenie, nie? Tak jak mówię, myślałem, że one gdzieś, kurczę, z kabiny się urwały, czy kosz wypadł, czy coś, no bo mówię, no jak naraz tyle, bo nie wiem, było 20, a za chwilę kolejnych 20, nie? No ale to mówię, to byłem krok do przodu tylko dlatego, że Piotrek, nie wiem, no udostępnił najlepszego materiału, super środki i super dorady, nie? Z góry mu oczywiście za to dziękuję, nie? No bo dzięki niemu gdzieś tam jakoś funkcjonuje w tym sporcie. No i te wyniki są jakieś takie, przynajmniej już na szczeblu oddziału i okręgu, nie? Chodźmy do gołębnika, a w gołębniku pokażemy hodowcom kilka twoich ciekawych gołębi. Okej, chodzimy. Hodowcy, znajdujemy się na gołębniku lotowym u mnie. Gołębnik generalnie sam zaprojektowałem, sam zbudowałem. To jest przedział na gołębie młode. Na chwilę obecną przebywają tu wszystkie gołębie z racji tego, że u nas generalnie panuje, że tak powiem, masa jaszczębi, nie są jeszcze gołębie wypuszczane. Czekam, aż naleci trochę się ptactwa dzikiego, czyli jakichś szpaków, żeby po prostu odciążyć, albo jak niektórzy hodowcy też będą puszczać. I na razie jest otwarte. Normalnie trzymam tutaj sobie samiczki. Koleżeńska selekcja będzie. Troszkę niech weźmie ze 2 u mnie i 2 u kolegi, a nie 4 u mnie. Nie? No tak to wychodzi. Niby mieszkam przy mieście, ale jest naokoło nam dużo lasów nas. No i męczy nas to. Nie tylko mnie oczywiście. To jest przedział samczyków, gdzie ma kontakt, czyli jest tu przejście do gołębi samic. No oczywiście, jak mówimy, jest to metoda totalnego udowieństwa, czyli tutaj sobie samce przeganiam. One tam nawet nie muszę je przeganiać, one sobie same tam po prostu przechodzą, wiedzą, o co chodzi. Samiczki, jak chcemy puścić, to otwieram sobie, znaczy może tak, najpierw otwieram drzwi, później sobie to przesuwam, one sobie wylatują, trenują wedle swojego tam, że tak powiem, nie ganiam gołębi, one latają sobie z tej samej lekcją, ale myślę, że po zastosowaniu środków bugała jet gołębi nie trzeba prosić, robią to same, treningi wyglądają jakieś tam około 40 minut, bez wymuszania żadnego. To jest gołębi. Wracając jeszcze, jakbyś tego mi powiedział, bo ja tu widzę, że ty masz jakby tylko górę otwartą, a cały dół, płyta jest zastawiona, czyli te gołębie mają taki półmrok, tam jest ciemno u samic. No to jest generalnie świadome działanie, tak? Właśnie dlaczego? Przede wszystkim też, żeby nie było jaj, żeby nie było parowania, no i tam, żeby może lepiej trzymały trochę też pióra, nie? Bo to jest metoda, która właśnie przekłada się na pióra. Tak, nie parują się, no bo nie mają, bo jest ciemno. Tak, siedzą na siodełkach. Miałem tam oczywiście szafę wstawioną, nie sprawdziło się tą szafę, że tak powiem, sprezentowałem koledze.
jednak mimo to, że było ciemno i wszystko, była to tendencja, że tak powiem, takiego regału i było parowanie. Przy siodełkach tego nie ma, tylko mówię, no muszą być przeciemnione, tak jak widzisz, no generalnie tutaj jest to przeklatkowane, tam jest to zabudowane. No właśnie, zobaczcie, odowcy, tutaj jest od góry do samego dołu, no drzwi ażurowe tak zwane, prawda? Tak, tak. A znaczy, tu jakbyśmy się cofnęli, to całe drzwi do samic mają tylko od góry taką, powiedzmy, no jest to zrobione na opad, 35 cm przerwę, żeby tam światło docierało, a całe drzwi do samego dołu są pełne z płyty. Tak. To są chyba nawet panele podłogowe, prawda? Tak jest, dokładnie tak. Dokładnie to było w momencie, gdy budowałem dom, to mi zostawało akurat, że tak powiem, to wykorzystałem. To Wiktor, który jest na dole, to ten, nie jest to też kwestia przypadku, że nie jest zrobiona kratka, tylko dlatego, żeby nie było przeciągów, jak sam zauważyłeś, na suficie jest, nie ma żadnych płyt, tylko jest siatka, generalnie jest na wprost okno i to jak jest domknięte, nie ma tego uderzenia, tylko po prostu jest, wyciąga to do góry. Nie po prawej stronie mamy okno, po lewej stronie mamy te drzwi, to jest prawda, to co ty powiedziałeś, że powietrze w momencie, gdy teraz wchodzi do gojemnika, idzie tak jak kamera skieruje, po prostu do góry pod sufit. Tak, i ono jest odbijane, nie ma tu żadnego przeciągu, jest tu cały czas świeże powietrze, jest generalnie to stabilne, jak rzeczywiście nieraz tam są chłodne i w maju coś, bo mam to zakładane okiennice, ale to już musiałoby być naprawdę zimno, żeby a tak w większości to jest to potwierane. No i kolejny gojemnik, to też jest gojemnik samców, gdzie na chwilę obecną to są, siedzą gojemnik na jaja. Okej, okay. Powiedz mi, jak budowałeś gojemnik, to sugerowałeś się jakimiś innymi hodowlami, czy książki, czy filmy, czy... Powiem ci, Wiktor, tak. Chciałem tak zrobić, tak jak mówisz, ale ciężko było, bo na tamte czasy generalnie budowałem go w 2000... Zacząłem chyba w 2012... Nie, w 2013 go wybudowałem, a w 2014 wprowadziłem gołębie. Nie było jeszcze, tak, że tak powiem, takich informacji. Gdzieś tam próbowałem po kolegach jeździć. Nie miałem, że tak powiem, skąd zdobyć takich informacji. Gdzieś tam coś próbowałem, ale tak w większości zaprojektowałem i zrobiłem to sam. No to tak jak mówię, to sobie dokręciłem, bo tu było do końca były te szczebelki, nie sprawdzało się, to rzeczywiście był przeciąg. No tak później go troszkę usprawniłem, nie? No na dzień dzisiejszy jest bardzo praktyczny. Jest praktyczny, jest tu czyste i świeże powietrze. No na korytarzu może jak stoimy, to czuć tutaj jakiś tam ruch powietrza, ale to jest korytarz i ten ruch powietrza powinien być. A jeżeli chodzi o cele, które są tam i sam gojemnik, tam jest czyste, świeże powietrze, nie ma, że jak czujesz żadnego jakoś tam takiego nieczystości. No jest to z róż, są rusza są na podłodze, słoma, które widać, to nie jest wysypana, jak wcześniej zauważyłeś, tylko po prostu ja to dałem teraz na jajka, żeby sobie nosiły. No bo i część spadła akurat. Pod tak. Tymi rusztami hodowcy tego nie widać, ale jest kilka, no powiedzmy tam, jak to powiedzieć, łodyg, słomy. Słomy, tak, bo ja rzucam słomy po prostu na jaja, żeby gołębi nie... Ale ja sobie zdałem z tego sprawę, tylko widzę, coś tam powpadało pod ruszta, co nie? Tak jest, dokładnie, tak, raczej tak one sobie to wyzbierały, nie, one sobie to wyzbierały, jak tylko, że to wpadło, które jak w międzyczasie, że tak powiem, zbierały sobie, nie, no to tak to wygląda. Z tych gołębników lotujesz gołębiami lotowymi, starymi, plus młode, to co widziałem na końcu. Tak, dokładnie tak. To jest generalnie, gdzie się znajdujemy, to tu są gołębie, tu są stare, a ten ostatni przedział to są gołębie młode, nie? Tak jak powiedziałem, u mnie latam całym gołębnikiem. No pewnie niektórzy mnie za to skrytykują, czy im się nie podoba, to no ja jestem, że tak powiem, rządzę w gołębniku twardą ręką, nie? Gołębie roczne robią i 500, i maratony. Nie mam, nie fulguję żadnym gołębiom, nie? Po prostu robią cały program. Także Piotrek jak dał gołębie do mnie, niektórzy się dziwili w ogóle, że Piotka gołębiami będę maraton obsadzał, czy nie wiem, czy wytrzymają, bo może mi sobie do rozpołudu go wziął. Ja mówię, jak dobry, to niech się wykaże, nie? No mówię, kurczę, może moje lepsze, nie? No aczkolwiek dały sobie tu radę. No tak jak mówię, no, robią cały program. No nieraz, bo tak, chyba któryś w 2020 roku to się na tym przejechałem, bo zostało mi tylko 6 gołębi z całego, że tak nie wiem, z 60 wychowanych. No nie dały rady dziś. Było za ciężko. Ale co była to za sytuacja? Treningi czy...? Nie, ciężko było i chyba rzeczywiście teraz jakbym miał cofnąć czas, to bym rzeczywiście może ich nie dał, ale to... Trochę przegiąłem rzeczywiście, może by i trzeba było popatrzeć, że pogoda była kiepska. Ale to chodzi o lot czy o trening?
chodzi o lot, ale to mówię w gołębiach młodych to było, nie? Mhm. Że po prostu to był dodatkowy lot, to było chyba jakieś tam, nie wiem, jakaś 400, tak jak i no, założyłem cały gołębnik, przy czym przyszło tylko kilka gołębi, ale ten... Ale to czyli musiała mieć cały oddział też bombę? Cały oddział miał, tak, tylko że to był lot taki dodatkowy i nie wszyscy dawali, nie? A ja oczywiście czułem się mocny i dałem, aczkolwiek tą samicę, gdzie tam pokazuję 8944 od kolegi tam, co dostałem w prezencie, no to akurat poszła na wystawę ogólnopolską, czyli generalnie zostało 4 gołębie, ale każdy z nich coś zrobił, nie? Także tak to wygląda. Okej, okay, a wracając jeszcze do gołębnika młodych, gdybyśmy tam mogli przejść, to w tym gołębniku, tam jest taka sytuacja, cię tylko przepuszczę, w tym gołębniku jest taka sytuacja, że ty lotujesz młodymi. I teraz jaka to jest metoda, jaka technika i jakbyś może powiedział hodowcom, jak hodowca z Biłgoraja, Oleg Żak, lotuje na młode? Znaczy tak, powiem wam szczerze, że... Abyś mógł doradzić nawet tym młodym hodowcom, którzy, wiesz, szukają cały czas odpowiedzi i tajemnic. Generalnie to tak, gołębie na pewno młode trzymam krótko, nie? Jakbym nie powiedział, pewnie bym nie przesadził, jakbym powiedział, że bardzo krótko, nie? Nawet nie wiem, czasem była taka sytuacja, że te karniki, które widać, to kupcze, są letkie, bo te jeszcze miałem, że tak powiem, swojej roboty. To czasem jest tak, że jak i karmię, to jak tam się mniej ustawi tych gołębi, a tu jest więcej, to one potrafią docisnąć tam te gołębie, tak? Są karmione. Po sadzeniu troszkę jest oczywiście dawane karmy białkowej Wiktora, ale tak naprawdę to później, jak już gołębie są oblatywane, to tak naprawdę nie widzą u mnie dobrej karmy do momentu treningów i lotów, nie? Przekłada mi się to generalnie też na to, że te gołębie jednak trzymają, jednak te pióra nie rozpierzają się, tak? Nie? Nawet jak mi wpadło gdzieś kiedyś ze dwa jakieś gołębie obce, gdzie później żeśmy szczepili te gołębie, no to widać było, że jakiś hodowca, że tak powiem, syto karmił, no bo ja miałem gołębie, nie wiem, na dwóch piórach tam, a to już czterech czy pięciu nie było, nie? Po prostu nie karmię ich, że tak powiem, treściwie, tylko tak jak nadmieniam, do momentów treningów i lotów. Później jak idą w pracę, czyli jak już są treningi robione i są loty, no to już jest inny temat, to już jest po prostu no, karmienie, to wtedy już jest inna karma. Ale tak jak mówię, tak do momentu, gdy one nic nie pracują, tylko nie, i dlatego mi też nie odlatują od domu, bo tak jak naprawdę przerabiałem, to odlatywały, no różnie z tym było, nie? Także, no i suplementacja, nie? No to też wchodzi tylko w momencie, gdy są treningi, loty. Tak, generalnie to zakwaszenie jakieś tam, nie? Jakieś tam naturalne rzeczy, zioła czy coś. Dopiero gdy przychodzi trening, praca gołębia, to wtedy dopiero coś tam próbuję robić. Znaczy mi się wydaje też, że w przypadku takiej hodowli, jaką też ty prowadzisz, jak ja to zrozumiałem, ty jesteś osobą, która no, prowadzi własne przedsiębiorstwo, własną firmę i też nie masz tego czasu, więc nie, właśnie... u ciebie też te wyniki, to co ty powiedziałeś, może byłyby jeszcze o jedno, dwa miejsce wyżej, chociaż się nie da, no bo jesteś drugi. No to wiesz, albo jesteś pierwszy, albo drugi. Tak. Ale to co ty powiedziałeś, może to nie będzie usprawiedliwienie, ale sam powiedziałeś, że ty jesteś troszkę katem dla gołębi, bo nie masz czasu, by im poświęcić czas jako dzieciakom, co nie? No tak, jak teraz się może troszkę uspokoiło, ale tak pierwszy raz wszedłeś, widziałeś, co się działo, nie? Że no trzeba byłoby troszkę im więcej czasu poświęcić. Czuję się rzeczywiście, to co osiągam, to i tak się czuję sam dla siebie mistrzem, że na taki nakład pracy, jaki ja wkładam, bo że czasem jest tak, że noc mnie wygania z pracy, noc przygania. Czasem tam teściową też proszę, żeby mi nakarmiła gołębie, czy jak mnie gdzieś na nie, a to koledzy. A jednak jakiś tam wynik jest, czyli świadczy to o tym po prostu, że tego, że jest materiał, nie, że po prostu jest dobry materiał, bo nie ma tak dużo tego nakładu, a on jednak sobie tam radzi, nie? Także no, oczywiście treningi jakieś tam wykonuję we wtorek, w piątek. Nawet powiem szczerze, nie ja, tylko kolega mi woli, Ryszard Kapka, gdzie go tu serdecznie pozdrawiam, nie? A jeszcze właśnie korzystając, Wiktor, z okazji, bo zapomnę, to chciałbym pozdrowić tutaj kolegę Stanisława Kloca, który w tym roku kończy zabawę z gołębiami, a minęłoby 43 lata, jak należy do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, nie? Więc z tego tytułu, to mój serdeczny przyjaciel i kolega, to go pozdrawiam. Nawet miał takie wątpliwości, że jeszcze chciałby rok spróbować, ale tam już nie bardzo mu też zdrowie pozwala, także jak miałem okazję, to chciałem go chociaż to pozdrowić, nie? Dokładnie. Znaczy, wiesz, no to jest miłe, no bo 43 lata być w strukturach PZHGP, tak, no jest to kupę lat. Tak, na pewno było dużo, sam wiesz, wyrzeczeń po prostu i wszystkiego i tak jak mówię, no jest okazja go pozdrowić, a to jest naprawdę sympatyczny kolega i przyjaciel, który
którego poznałem, jak tam uczyłem się i studiowałem w Rzeszowie, bo pan Staszek latał w oddziale Rzeszów. Dużo mi pomógł, gdy że tak powiem, była potrzeba pomocy, a teraz no już sam nawet tak mówi, że Olek może bym zakończył, gdzie już myślę, że no pewnie też i tak go podziwiam, że dał radę. Prezentuję hodowcy najlepszego gołębia obecnie u mnie na gołębniku. Jest to gołąb o numerze 959. Jest to w sumie też najlepszy lotnik oddziału u nas, oddziału Biłgoraj. Wywodzi on się z mojego starego gołębia. Tutaj pewnie nie powiemy nic o jakiejś rasie ani o pochodzeniu generalnie, bo jest to gołąb, gdzie no, że tak powiem, wziąłem go z domu, bo nie pochodzę z Biłgoraja. Ze Stalowej Woli się przychodziłeś? O, z tamtych są do Stalowej Woli. Generalnie jest z gołębiami od dziecka było i ten gołąb po prostu gdzieś był w domu przeniesiony, bo rodzice, czyli rodzice, brat z tatą też trzymali. I po prostu tego kilka gołębi z domu zabrałem tutaj. I od tego wszystkiego się zaczęło. Potomstwo tego gołębia, czy braty, czy siostry możemy jeszcze też pokazać. No generalnie latają niesamowicie, są to niesamowicie uparte gołębie, typowo na maratony czy 500-tki, nawet tam chłopakom, co tam, że tak powiem, sprezentowałem, to niesamowicie się sprawdzają te gołębie. Nawet była taka historia, że dałem Piotrkowi Bugale samiczkę po ojcu jego. I ta samica gdzieś na ciężkiej 500-tce przepadła Piotrkowi i była w Austrii, nie? We wtorek ktoś zadzwonił, że wpadła gdzieś tam do jakiejś szklarni. Piotrek dzwoni, mówi, już po twojej samicy, ona ma w 50 u Piotrka. Ja wiem, na żarty powiedziałem do Piotrka, słuchaj Piotrek, mówię, niech chłop nakarmi, wypuści i ona w czwartek w domu, nie? W czwartek, to jest autentyczne, nie? W czwartek dzwoni Piotrek do mnie, mówi, ty, mówi, gołąb z Austrii przyszedł, nie? Przez góry się przebił i ta samica, po prostu ją ktoś tam nakarmił, jakiś Polak, nie wiem, czy to przy pomidorach, czy tam gdzieś tam w szklarni to było, i po prostu przyszła ta samica, gdzie później, nie wiem, dał jej sapnąć chyba tydzień czy dwa i samica dalej po prostu poszła w loty, gdzie nie wiem, w którym to roku była, to była chyba u niego w rejonie chyba 10 tam. Siostra tego gołębia? Siostra tego gołębia, jakby taki, ale już Piotr nie ma tego gołębia, bo jakąś tam banię mieli gdzieś tam, nie wiem, rok czy dwa temu i kilka, chyba pięć z najlepszych gołębi przypadło między innymi i ona, nie? No ale na pewno to są gołębie, które są uparte, nie? W 2020 roku mieliśmy ciężki maraton, gdzie był dwudniowy. Gołębie zaczęły nam się pokazywać gdzieś dopiero o 18:40. Miałem 13 gołębi, że tak powiem, jakby z tych gołębi, których się wywodzą, żaden nie zgubił konkursu. Wszystkie zrobiły konkurs, nie? Tylko że mówię, to już musi być trochę ciężej dla nich, tak? Jak są te, nie są to gołębie sprinterskie, nie? Czyli tak zwane all round, czyli od 100 do 700. Tak, dokładnie. No, generalnie też gołąb na wspólnym gołębniku w chyba 2020 roku był z finału na WG Kraków z 5, nie? To też tak, to też nieźle. Mamy kolejnego gołębia o numerze 902. To jest oryginalny, czy oryginalny. Po gołębiu z woliery, a ojciec jego to jest synem 5715, czyli gołębia od Piotrka. Piotrek mówi, że 5715 to był, przyniósł mu pierwsze sukcesy, on był chyba 8 i 15 w Polsce w B kategorii. No i w sumie u mnie też daje mi dużo pociechy. Właśnie ten ciężki maraton, co żeśmy mieli nie w tamtym roku, tylko w 2021, to siadł jako pierwszy na oddział. No i pierwszy u mnie o 18:40. Kolejny gołąb, który siadł u mnie, to był chyba 19:05. To wyprzedził go ile? Prawie pół godziny, nie? No można powiedzieć, że z tego gołębia 5715 to można byłoby gołębnik budować, bo nie tylko on, ale jego siostra, która była też na wystawie, no kupę gołębi. No to największą pociechę chyba Piotrek mi zrobił z tego 5715, nie? Generalnie ten rok jeszcze obleci i już pójdzie do, jeżeli obleci, to już pójdzie do woliery, do zamknięcia, nie? W ogóle z 18 roku to była taka historia, że mam około tylko 20 gołębi. Miałem 120 wychowanych, jadąc do Piotrka stwierdziłem, że wezmę sobie ich na trening, ale że przeciągnąłem trochę, pojechałem na 140, wyrzuciłem ich, ze 120 gołębi wróciło 21. Taką sobie zrobiłem sam bombę, ale co ciekawe, tymi 20 gołębiami w ten czas, to było właśnie w 18 roku, zrobiłem wicemistrza oddziału na młode.
I tymi samymi gołębiami, jako rocznymi, to było dwudziestokilka, zrobiłem chyba mistrza okręgu chyba, czy wicemistrza okręgu. Czyli odsiałem, że tak powiem, dość dużo gołębi, ale tymi 20 i do tej pory tych gołębi po prostu jest dość sporo. I są to chyba jedne z najlepszych gołębi, nie? No ja mam trochę ciężką rękę do gołębi, bo gołębie roczne robią cały program, nie? Robią 500-ki, maratony, wszystko. Także dając Piotrek gołębie do mnie, no to generalnie sprawdził je o tyle, że no nie odpuszczam. Swoim nie odpuszczałem i nie odpuszczałem też jego gołębią, a tutaj widać było, że 5715 no potrafi. Znajdujemy się hodowcy w takim pomieszczeniu sanitarno-socjalnym, w sumie chyba jak każdy hodowca. Tak jest. Ma w swojej hodowli. Gospodarczym takim. Tutaj jest zamontowana wanna w powietrzu. Wanna, jak to nazwałeś, gdzie się bije co? Karpie na święta, nie? Gdzie się bije karpie na tak, święta. Też, karpie są od hodowcy zawsze dane. Także dokładnie. A z drugiej strony hodowcy jest pomieszczenie, znaczy część pomieszczenia, gdzie z jednej strony ty pewnie oglądasz jakieś hodowle, aukcje, pewnie twoja też żona tutaj szyje, bo też jak oglądaliśmy, ty masz taką zamontowaną tu maszynę, która się nazywa Yuk. Yuki, japońska Yuki, tak. To jest taka bardzo dość profesjonalna maszyna. Co prawda stara wiekowo, ale działa dobrze. Tam czasem żona jak chce to sobie tutaj... Do szycia to sam raz. Skrócić spodnie komuś, to tak, dokładnie. Suplementacja najważniejsza w każdej jest hodowli. Wiadomo, gołębie podstawa, ale suplementacja. Ty, to co już powiedzieliśmy na początku, od 2015 roku czyli stosujesz. Od 15 to już, że tak powiem, wiedziałem o tym, a zastosowałem pierwszy raz w 16, nie? No bo... W 15 Piotrek, że tak powiem, zapoznałem się z Piotrkiem, on mi to już poopowiadał, jak mi poopowiadał, to ja mówię, to dawaj, w 16 próbujemy, nie? No chciałeś, Wiktor, żebym pokazał, jak to robię. Czy robisz tak samo jak Piotrek, bo Piotrek... No właśnie nic innego nie pokażę, ale spoko, pokażemy, może jeszcze, żeby dał utrwalenia, nie? Nowy sezon idzie. Generalnie jak to się ja robię, ale robię to samo, jak tak jak Piotrek, daje lepiej wody. Szczerze robię tak jak teraz, ja nawet daję nieprzygotowaną, nie? Po prostu tak sobie leję. Piotrek miesza łyżką, ja mam od kawy zakradłem żonie takie, o, że mi rozbija mi to po prostu, nie? O, Piotrek tam łyżką, niektórzy może i ręką. Dobra, i teraz właśnie jakie proporcje ty dajesz i co podajesz? No to tak jak ja mówię, tak jak pokazywał Piotrek, daję wszystko generalnie jedną łyżkę stołową na 1 kg karmy, nie? No i generalnie już otworzymy. I pokażemy, jak to wychodzi, nie? Od razu pokażę, mamy przygotowane od dołu wiadro. Tam jest mniej więcej około kilogram... Kilogram o, 200, więcej, ale kilogram... To tak, do filmu, tak jest. Tak, kilogram 200, może tak, kilogram 300. Tutaj zioła, Krauter Jet, no można powiedzieć, że chyba jedne z najlepszych na rynku, nie? Sam zapach... Znaczy właśnie, to jest, ja powiem tak. Nie da się zapachu przenieść do obiektywu, no nie, ani da się, do tak, widza, tak. Ale mogę tylko powiedzieć, że osoby, które kupią zioła Krauter Jet Raz, już z nich w ogóle tak. Nie rezygnują. I, myślę, że tak. I tutaj chodzi o nazwiska najbardziej nawet topowe w Polsce, którzy stosują zioła, nawet może nie wszyscy się przekonali do produktów Piotka, ale powiedzieli, że zioła i olej czy karbo tak. To nie są produkty do zastąpienia już. Tak, no generalnie też drożdże różnych tam próbowałem, jednak Piotrek mówi, żeby wejść w Herboxa. No i tego się trzymam, nie? Wrzucam po prostu, jak już tam nieraz brakło, to inne, ale jednak stwierdzam, że one jednak jedne z lepszych drożdży na rynku, nie? Tak widać, tutaj może nie domykam tych ziół, tak samo z Herboxem, tutaj jednak jeżeli chodzi o CarboJet, nie można sobie pozwolić o niedomknięcie tego produktu, bo monohydrat generalnie sam w sobie ciągnie wilgoć i jeżeli nie zamkniemy, zrobią się z tego granulki. Będzie też nieprzyjemny zapach, niepotrzebny, więc tu się przykładamy do tego, żeby to... Jakbyś mógł nawet położyć na chwilę karbo otwarte, ja tylko hodowcom coś takiego pokażę, że monohydrat, który w środku się znajduje, on ma teraz wersję taką proszkową. Ale dam to, co ty powiedziałeś nawet, to co wam właśnie Olek teraz powiedział, my mieliśmy taką sytuację, że na targach, choćby nawet w Katowicach, co otwarte teraz, troszkę było, tak? Było otwarte dwa dni. I już że wystarczy, tak. Było to do wyrzucenia, bo bardzo wciąga mocno wilgoć. I zapach też, tak. I po prostu zapach się bardzo szybko psuje. I monohydrat musi sam w sobie być po prostu tak zamknięty w szczelnym opakowaniu. Także tutaj mogą sobie pozwolić, też trzeba przytykać, ale to już szczególnie zawsze zwrócimy na to dokładnie uwagę. Nie? A karbo, jest... jak uważasz, na dzień dzisiejszy jest to mocny produkt energetyczny? Generalnie to miałem kiedyś kolegę, który rzeczywiście w połowie sezonu chciał to zastosować na gołębie młode.
No chyba przeszczelne, tak, no pogubił nie, znaczy tak, no trochę tych gołębi pogubił, tylko chyba dlatego, że przesadził z tym. Myślę, że to trzeba stopniowo, aż może stopniowo. Na pewno nie wolno tego tak od razu, tylko stopniowo. A jak w ogóle na lot, to trzeba przed lotem troszkę stosować te dwa tygodnie. Tak. Dokładnie. Nie można tego, że tak powiem, zrobić sobie taką, nie? Że, że chcemy, tak? Do tego idzie białko. No i to do tego idzie białko. No i jeszcze komentozę, nie? No to to już w ogóle rewelacja. Generalnie to ja tego i tak używam dla gołębi młodych przede wszystkim, nie? Ten filt jelit. No, podstawowa sprawa teraz jeszcze przy tych wszystkich chorobach gołębi młodych, także... No, kometoza jest jednym z też ważniejszych produktów ze względu na to, że zabezpiecza jelita. Tak jest, to tutaj to jest chyba podstawowa sprawa, także... No do tego wszystkiego, no cóż, to... I mieszam tak, to Piotrek mieszał. Ja oczywiście, Piotrek mieszał, tym ja sobie to robię jeszcze takim żonie zakosiłem, jak do jakiegoś i sobie to tam... Bo to fajnie rozbija. Rozbija, tylko że no, trzeba mieć tam świeże baterie, a jesteśmy przed sezonem, baterie trzeba wymienić na nowy sezon, wtedy to troszkę lepiej działa i rozbijam to, podtrzymam to troszkę i rozbija to po prostu. To ma teraz taki bardzo intensywny zapach, jak tu stoję. Tak, 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 no bo to wiesz, te zioła jeszcze nie, wiadomo, to, no, no, znaczy tak najbardziej chyba to zioła robią robotę, nie? Nie ma się co oszukiwać, tak jak powiedziałeś, no i nie idzie tego przenieść teraz do kamery, ale no my mamy ten zapas, że to czujemy przede wszystkim, nie? No myślę, że warto spróbować. Myślę, że dużo hodowców mogłoby spróbować tylko dlatego, że tak, no ja jestem osobą generalnie, gdzie trudno mi by też było w to uwierzyć, że to można zdecydować gdzieś tam wygrać, tym bardziej, że nasz oddział, tak jak mówiłem, z jednej sekcji do drugiej sekcji może stojać na treningi, bo jeżeli za drogą przejedziemy, to jest może około 70 km strzelam, ale coś koło tego, różnicy niesamowita, jest 5 sekcji, także no, u nas coś tam zrobić, jak gdzieś tam przewieje, to ciężko gdzieś tam później coś dogonić, no bo jak gołąb zostanie przerzucono te kilkadziesiąt kilometrów, no to nie tylko to jest pewnie problem u nas w oddziele, ale u nas jest ciężko, a po zastosowaniu środków i gołębi od Piotrka no można było coś dorównać hodowcom, także to jeszcze sobie można rozmieszać. Normalnie to troszkę dłużej to jeszcze Wiktor robię, ale i tak jest nieźle. Także już się rozmieszało, praktycznie elegancko się rozpadło. Zalewamy to na karmę, tak to Piotrek pokazuje. Niektórzy moi znajomi to nawet ręką to robią, nie? No tam wedle uznania to tam, a my to mieszamy. I Miszuk jest, to prawda nie ma złotego wiadra, nie? No ale cóż, nie? Ważne, że wynik jest, tak. No i teraz do Ciebie pytanie, ile to musi leżeć? Powiem Ci, Wiktor, tak, ja tak jak mi Piotrek mówił, ja to robię, jak dawkujemy to wtorek, czwartek, to generalnie w poniedziałek na wieczór i w środę na wieczór. Ja to rzeczywiście robię sam wieczorem. Czyli jak podajesz, załóżmy, w czwartek rano, to w środę wieczorem to robisz? Tak, dokładnie. Ja to robię sam wieczorem, jak już jestem po pracy, czyli nie wiem, tam o 22:00. Nieraz mi się tam zapomnia, ale mam nawet takich, koledzy mi przypomną, czy mi już zrobiony, nie? Jak im to tam powiedziałem. Ale tak zazwyczaj to tak jak mówię, to wieczorem środa i poniedziałek, tak, dokładnie. Tak jak Piotrek mówi, zresztą tego się trzymam, nic nie zmieniam. Jak coś wychodzi, to po co zmieniać, nie? Okej, a gdybym miał Ciebie dzisiaj zapytać, spośród tych produktów, które tu leżą, jakbyś miał wybrać dzisiaj, załóżmy dwa produkty, takie od serca, jakbyś miał powiedzieć, że bez tych produktów nie uważasz, że sezon da się wystartować. Wiadomo, że gołąb jest podstawą, ale gdybyś miał wskazać dwa najlepsze Twoim zdaniem produkty. I dlaczego tak? Powiem Ci, Wiktor, tak, no generalnie to trochę jakbyś tak zapytał dziecko, kogo lepiej lubisz, mamę czy tatę, nie? No zależy kto co da i jakie jest zapotrzebowanie na kiedy. No jak mama da cukierka w poniedziałek, no to dziecko będzie mówiło, że no mamę lubię, jak tata we wtorek, to we wtorek. No taki temat, nie? No zależy co jak kiedy, tylko że no generalnie wydaje mi się, że te kometozę, no i to jeżeli to takie są jedne, to tak, ja to tak sobie na to patrzę, ale to mówię, to wszystko i tak idzie do kupy, nie? Czyli karbo i kometozę. Tak, ja bym... Ale zobacz, że nagrywaliśmy u Piotrka kilka dni, może tygodni, no półtora tygodnia temu film. No. I Piotrek Buga wskazał to samo. A to tego nie wiem, naprawdę? No. Tak? No.
No to ja akurat jakoś Piotrek, tak ułożyło się. Piotrek, znaczy, może film widziałem, ale nie zakojarzyłem po prostu, że on tak pokazał. To tak akurat się ułożyło, nie? No, te same produkty. No bo wiesz, no są produkty, tak jak ty powiedziałeś, które w innych porach podajemy. Jakieś, nie, jakąś jodaminę, coś tam jakieś podajemy. No właśnie, nie? Bo podajesz, widzę, z Belgawetu też jodaminę. To jest produkt, no, tak powiem samo? Powiem wam szczerze, że tak, tylko że w większości to podaję to od kolegi też do sklepu, to z patrona, co żeśmy rozmawiali, to pomóż ten z patrona jodamin. Nie, jodamin. No to w większości podaję, dużo tego używam. A to dostałem gdzieś tam od kogoś, jak koledzy przychodzą, nie? To na jaja też tam teraz, żeby się lepiej niesły gdzieś tam jakieś... To jest śledki. Centrum Zdrowia Gołębi. Tak, tak. Sekundka, że mi ostrość opała. SLVET. Tak, SLVET, tak. No to typu produkt pod kątem odporności, ale też płodności, tu fajnie to jest opisane. Tak. Odporność, płodność i witalność. I wydalność. Wydalność. To na jaja akurat tak teraz przełożyłem tam, nie? No i chyba ten Vitacobex też taka, jeden z lepszych witamin. Bo powiem tak, no z racji tego, że ja zostawiam cały dzień wodę w gojemniku i może nie jest gorąco, ale jak jest lato gorąco, to jest jedna witamina, która się nie zepsuje chyba i nie śmierdzi. No tak mi się wydaje, że jak stosowałem ona, nie wiem czy ma jakiś jeszcze dodatek taki, żeby się nie zepsuła, czy jest jakimś E zakonserwowana, nie wiem, trzeba poczytać, nie, bardzo mnie to interesuje. Wiem na pewno, że śmiało ją mogę zostawić na cały dzień, nie, mimo to, że są upały, nie ściągam po prostu tego, no bo mnie nie ma w domu, po prostu stoi to i nic się z tym nie dzieje, nie, no to taka jakaś uwaga na to. No i tak właśnie powiedziałem przed chwilą, no nie ma tu większej filozofii, bo są produkty typowo na białku, typowo na ziołach, ale podstawa, no to co uważam już później na sezon lotowy, no to CarboJet. Tak, nie, no to. No i kometoza. Tak, tylko że mówię, to wszystko musi być tak w kupę, nie? No to nie da się czegoś tam ominąć po prostu, nie? No musi być tak, jak to Piotrek wypróbował. Ja już nie szukam, po prostu tyle lat to stosuję. Tak jak powiedziałem, nie wiem czy nie najdłużej, nie, tak naprawdę. No bo jeszcze jak nikt tam nie wiedział, Piotrek, tak jak mówię, z takimi torbami z Ikei tutaj szedł, spacerował, przynosił mi to. Ja tam to stosowałem, nie są to jakieś może wyniki na mistrza polskie, może kiedyś przyjdzie ten mistrz polski. Jak ty, no byłeś 70. No byłem na gołębie młode, ale może kiedyś jak będzie tego czasu troszkę więcej i się, że tak powiem, przyłożę na to wszystko, to z tych gołębi podejrzewam można jeszcze dużo, dużo więcej wyciągnąć, bo materiał, który jest tam, mówię, w tym, może nie jest ich dużo, nie wszystkie też żeśmy pokazali, ale jest konkretny. Dokładnie. Za to jeszcze tak na szybko tylko pokażemy puchary. Puchary, część może jakieś, tak, tam, puchary, które ja tylko tak pokażę na szybko, które tylko są jakąś częścią, bo jak tak powiedziałeś, idąc do twojego domu, do mieszkania, no to tam można całą ścianę tak, obejrzeć. Tak, jak to powiedziałeś, to jest tak dla rodziny, jak tam przyjeżdżają, czy tato się też zawsze interesował, to pyta się, co zdobyłeś, nie? No hodowców nie do końca to interesuje, no bo każdy ma tych pucharów, raczej każdy, no każdy kto zdobywa te puchary, nie? Ale w domu tam zawsze to cieszy, jak ktoś przyjedzie, czy święta są, czy coś, to siedzimy, że o, lekko puchar, nie? No ja już zapominałem o tym pucharze, no ale tak to jest, no. No ktoś tam, nie wiem, jest myśliwym, to ma trofeum po prostu, jakieś tam poroże, my mamy to, no tak to u nas jest, nie? Dokładnie. Jest to samica, która reprezentowała okręg Tarnobrzeg na wystawie ogólnopolskiej w kategorii H z wynikiem 132. Chyba tam z hakiem. Jest to prezent od mojego kolegi z sekcji Czesmaka Roberta, którego z góry mu tu dziękuję za tą samicę. Jej brat też z 18 roku, o której wcześniej tam mówiłem, że taką bombę sobie założyłem, jak jechałem do Piotrka. Z któregoś maratonu jako roczniak był też pierwszy u mnie na gołębniku. Także na pewno to linia tych gołębi jest to dobrą linią, co prawda tak naprawdę to Robert wie, z czego to się wywodzi. Ja dostałem to jako prezent. Na pewno pociągnę sobie dzieciaki po tym, bo warto. Czyli jeden z gołębi, który też przykłada niewielką część, ale i znaczącą do hodowli. I okazuje się, że całokształt jakby tych wszystkich gołębi, które masz, widzę od kolegów, przyjaciół, swoje, te gołębi, które ściągnąłeś, plus jeszcze Piotrka i tak dalej, dają ci naprawdę super sukcesy. No super, generalnie tak, no to nie w tym roku, bo to teraz jest 2023, czyli w 2022 roku byłem wicemistrzem oddziału w mistrzostwie tradycyjnym, z całości bijemy 7, też byłem wicemistrzem, najlepszy samiec dorosły, którego tam wcześniej pokazywałem, najlepsza roczna samica, druga wicemistrz drugi w gołębiach rocznych, tak co pamiętam, nie? W kategorii C to też drugi wicemistrz. Mówimy tu o oddziele, nie? Cały czas.
W okręgu w drugiej strefie, w kategorii C, trzecie miejsce w strefie lotowej, bo mieliśmy dwie strefy lotowe, to w drugiej strefie lotowej, jeżeli chodzi w kategorii C plus M, to byłem drugim wicemistrzem. Jeżeli chodzi o kategorię C w tej drugiej strefie, byłem drugim wicemistrzem. Zespół roczniaków w okręgu czwarty, chyba szósty lotnik dorosły, nie, siódmy lotnik dorosły, szósta samica roczna, czwarty zespół roczniaków w okręgu. No, takie wyniki, jak na mój czas, cały czas powtarzam, na mój czas, który poświęcam, to dla mnie jest rewelacyjne, bo przyznam szczerze, że nie kładę jakoś, no, nie poświęcam im zbyt dużo czasu. Sam zresztą, Wiktor, widziałeś, jak się weszło do gołębnika. Nie da się ukryć, że gdzieś tam jak filmujesz, to gołębie przychodzą na rękę, nie boją się, nie? No, na załączonym obrazku gołębie były płochliwe i wszystko, bo nie spędzam tu dużo czasu. No. Ale jakiś tam wynik jest, czy lepszy, czy gorszy, na pewno jest. No, do tego wszystkiego przysłużyły się na pewno gołębie i tutaj najbardziej chyba to Piotrka też do rady, bo trzeba powiedzieć, że jakby tak nie korzystając z jego dorad, no to wcześniej to, co latałem, to tak można powiedzieć, że odbywało się to na szczeblu sekcji, nie? Tam w oddziele coś wygrać ciężko było, a już nie mówiąc o okręgu w ogóle, nie? No to... Mamy kolejnego gołębia, jest to młody gołąb po numerze 312, znaczy młody. Teraz już będzie gołąb roczny. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest to po gołębiu 4, znaczy może tak, jego ojciec jest synem 466, czyli Piotrek tego gołębia miał piątego na olimpiadzie, tak? A drugiego w Polsce w kategorii D. No, nabyłem to od Piotrka, wychowałem gołębi z tej pary cztery, jednego dałem na wspólny gołębnik, zrobił włącznie z finałem, tylko że później był taki dodatkowy 600 km, to tego już nie wytrzymał, no ale do finału był i finał zrobił. U mnie zostało 3 gołębie, zobaczymy, co się z tego będzie co się z tego uda. Zależało mi na tym gołębiu od Piotrka po 466, bo nie ma, znaczy tak, ja osobiście uważam, że kategoria D jest to jedna z najbardziej miarodajnych kategorii, no bo to gołąb, żeby znaleźć się w kategorii D, no musi zrobić A, B, C, no trzeba to sumować i generalnie jak jest na szpicy, znaczy na szpicy, jak no, wygrywa tą kategorię D, no to jest taki gołąb troszkę uniwersalny, prawda, no tak mi się wydaje, no ja teraz, a to był, no i jest naparzony na 7205, czyli na 7205, czyli to był mały Tomów dla tatka pałki, tak? A Piotr ma 7205. To ja sobie dzieciaka po tym wziąłem i na to naparowałem, nie? No zobaczymy, co z tego się uda. Gołąb jest ładny w ręce, no podoba mi się. Na wspólnym, tak jak mówię, też na Krakusie pociągnął dobrze, bo wytrzymał. Sezon był w ogóle ciężki, nie? Na wspólnych gołębnikach tam wytrzymał do końca. Ten super cup, tylko go tam, że tak powiem, 600 km. No i tutaj też w miarę u mnie to wyglądało. Tutaj hodowcy znajdujemy się koło mojego gołębnika rozpodowego. Nie jest to dużo gołębnik. To jest mały właśnie, bo ja powiem hodowcy, że to jest chyba jeden z najmniejszych gołębników rozpodowych, jakie widziałem. Czy nie jest to spowodowane brakiem miejsca, bo pewnie miałbym gdzie zrobić. No tylko, że też tych gołębi nie ma dużo, bo jest tylko 18 par. Generalnie zeszłem, że tak powiem, w wolierze. To jest tak, że wchodzę na jakość, nie na ilość. 70% gołębi, których tu się znajduje, tak szczelam, ale może 70-80, to są gołębie Piotra Bugały, raczej po jego najlepszych hasach i rozpłodowcach. No czy wprowadziłem swoje jakieś tam zasłużone gołębie, które i tak się pewnie tam wywodzą z jego gołębi. Także no nie jest tego, że tak powiem, dużo, ale myślę, że jakość jest dobra. Dokładnie, hodowcy, zobaczcie, tak wygląda ten gołębnik mniej więcej. To jest gołębniczek, który jest dosłownie głęboki na może ile? 1,20 m? 1,70 m, nie? 1,70 m. Tak wygląda, bo nie tak, no, ale 1,70 m. Jest to malutki gołębniczek, on nie jest wcale duży. To jest zaraz przy twoim domu. Tak, przy posesji. I teraz tak, w tym gołębniku tak naprawdę gołębie, które ty sprowadziłeś, to gołębie, które w 80% są sprowadzone, tak, właśnie od tego 15 roku. Tak, a oczywiście jeszcze dokładałem, bo później no, są tutaj gołębie po 6.1.11 czy 6.1.12 od Piotrka, co liczył tam do mistrza Polski. No to siostry czy bracia, stary Smagała, gdzie jest wnukiem 0.1. O, też mi Piotrek dał jaja po 0.1, ale no niestety nie wylęgły się, ale to chyba z mojej, chyba ich obcząsłem, czy
No ale Smagała jest, jest płodny, jest raczej po nim, bo wiadomo. Dziecko. Dziecko, tak. Po 4-6-6 też chciałem, tak nadmieniłem, to chciałem mieć no, 5-7-15, pół tira. No i jest jeszcze Fox razy Turka Ciemnej, to właśnie też niesamowite kojarzenie. Muszę na to zwrócić większą uwagę, bo też nawet na wspólnym dałem na Krakusa, no to nie dość, że zrobił finał, to jeszcze po finale da ten Super Cup 600 i zrobił, to chyba z tego co wiem, to teraz te gołębie powędrowały do Roberta Zguda, tak? Fox i ojciec Foxa? Możliwe, nie jestem pewny. Chyba tak, raczej tak. Ale tak mi się wydaje, że tak, no generalnie jest też córki ciemnej, to mam dwie nawet, nie? I syna ciemnej, tej Hubenki. Po matce Jaguara też mam dwa gołębie, w tym roku też naparzyłem, to był prezent od Marcina też Sobczaka, kolegi sekcji ode mnie, co ze mną w tamtym roku wygrała, ja z nim w tamtym roku wygrałem, także tu się ścigamy we dwóch, chociaż też mamy kolegów, oddział jest silny, którzy też mocno z nami rywalizują, to od niego naparzyłem, bo on wziął od Piotra po siostrze Jaguara, a ja sobie mam po matce Jaguara i to na kupę nałożyłem. Zobaczymy co tego roku z tego będzie. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Tutaj hodowcy chciałbym zaprezentować kilka gołębi z rozpłodu, jakich mam. Piotrek na ostatnim filmie, co tam u Wiktora nagrał, to mówi, że miałby problem, bo ma ich tak aż dużo. No ja z tym problemu nie mam, bo gołębi nie mam dużo, to generalnie jest mi trochę tam prościej. Jest to gołąb teraz dzieciak 5715 Piotrka Bugały, oryginalny syn. Jest to gołąb, który nabyłem od niego jajo w 2015 roku. No samo to, że on od 2015 jest tutaj u mnie, no to świadczy o czymś, że on jest wartościowy. Jego potomstwo i wnuki no, robią mi generalnie czołowe konkursy i dają, no, że tak powiem, dużo pociechy. Nie? Jest to, że tak powiem, taki uniwersalny gołąb, który potrafi zrobić to i na 100, i na 700, bo gołąb, syn jego z ciężkiego maratonu siadł jako pierwszy na oddział, było 2,5 tysiąca gołębi, prawie o 18.40 się zameldował jako pierwszy. Nie? Byłem pewny, że jakiś siądzie mój gołąb z mojego tego starego. Śmiałem się do Piotka, że nawet 5.7.15 potrafił wyprzedzić moje stare gołębie. Tutaj koledzy hodowcy, jest kolejny gołąb, który też się wywodzi z hodowli Tadeusza Pałki. Od Piotra po 7205, czyli z linii małego Toma, też no, niesamowite gołębie daje. Też jest przywieziony w 2015 roku z jajka, do tej pory jest u mnie. Zresztą to mówię tak, na tak małą, że tak powiem, wolierę. Nie ma tutaj tych gołębi, jakby te gołębie po prostu nie dawałyby rady, nie siedziałyby, nie byłoby dla mnie sentymentu, po prostu muszą spełniać moje warunki. Ja poprzeczkę stawiam wysoko, jeżeli są od 2015 roku, no to czyli dają radę. Dokładnie. To jest kolejny gołąb, który pokazuje, że Tadeusz Pałka, Piotrek Bugała i dosłownie jeszcze dwa, trzy inne nazwiska, to tylko te 17 par w rozpłodzie. Tak, dokładnie. Ja praktycznie mówię tam z mojego starego, jeszcze tutaj mam zamknięte, a tak naprawdę. No jeszcze z Józka Strączka, z tej chyba 109 takiej wybitnej jego samicy też jest zostawiona jedna samiczka, a tak naprawdę no to mówię. No tylko, że mam też nabytków tych po 4-6-6, teraz zobaczymy po 4-6-32, co była piąta w B od Piotra Czaplińskiego, co Piotr miał na wystawie w 2021 roku. No zobaczymy, nie? No, zobaczymy nowe nabytki, co pokażą. Za młodego obleciały, chociaż sezon nie był zbyt prosty, no jak dały za młodego radę, to może i za roczniaka, nie? Kolejnym gołębiem, którego chciałbym zaprezentować, jest to syn 7231 od Piotka, czyli syn Smagały. Smagała jest dziadkiem w sumie to najlepszego chyba Piotka z tej 01, też 804 wnuczką. To jest bezpośrednio dzieciak po nim, też jest od 2015 roku już u mnie. Jego dzieciak był chyba w 2017 roku najlepszym lotnikiem oddziału na gołębie młode. Daje też niesamowite gołębie. No zresztą najlepszy gołąb Piotrka wywodzi się z tych gołębi. Tam Piotrek oczywiście z drugiej strony coś podokładał. Fenomenalny gołąb, mówię, no już też ładnych kilka lat u mnie. Ładnie się prezentuje, spokojny gołąb.
naparowany jest teraz na córkę tej starej Hubenki, co jeszcze Piotrek kiedyś tam ją miał, ona już teraz gdzieś tam ją sprzedał. Ta Hubenka to też uniwersalny gołąb, myślę, że z tego potomstwa też będę zadowolony. Kolejny gołąb to jest po matce jaguara. Też wziąłem dwa jajka od Piotrka, to jest jeden, wyszło dwa samce, to jest jeden z nich. Też dał mi dość dobre potomstwa, znaczy dobre, no bardzo dobre można powiedzieć. Na wspólny gołębnik też dawałem, też dawały sobie radę. W oddziele tak samo, teraz jest naparowany, tak jak mówiłem, na siostrę jaguara, po siostrze jaguara, co Marcin Sowczak kupił od Piotrka. Dał mi dzieciaka i to wziąłem, naparzyłem teraz razem. Jakie będą tego efekty, zobaczymy na jesień. Tutaj hodowcy chciałem zaprezentować gołębia, też od Piotra, który wywodzi się z małego, z pół tira. Jest ona matką mojego gołębia 6611, który lata mi szpicowo. Jest ono też u mnie od 2015 roku. Daje mi dobre potomstwo. No mówię, na 6 na przykład wychowanych mutków, to wszystkie 6 wpisuję w tą 15 teraz na modę, bo no generalnie zawsze siadają szpicy, nie, te gołębie. Także to są te... Ciężej rzeczywiście troszkę sobie mają, znaczy tak gorzej mają, jak jest ciężko, nie? Także, ale dają też radę. Skoro są u mnie, no to tak jak powiedziałem, lata u mnie cały gołębnik, ale no wtedy już po prostu, że tak powiem, robią końcówkę listy, nie? Także nie wiem, czy nie powinienem ich wyhamować, bo nieraz też się to mówi, także... No ale jest to na pewno jeden z topowych gołębi również u Ciebie. Tak, tak, ja myślę, że tak, do kategorii A i jeszcze do kategorii B to jest niesamowite. No dlatego nie wiem, czy tego roku właśnie nie wyhamuję gdzieś tam na maraton, bo tam zawsze zatracę te jednego czy dwa. A szkoda, bo wiem, że na pewno by później pociechę dał. Tylko że no mówię, to z moim charakterem ciężko, bo sam nie mogę, Wiktor, tego, że tak powiem. No jakoś tak rządzę w gołębniku, że chcę, żeby wszystkie pracowały. Ty fajnie też powiedziałeś, idąc teraz do nagrania tego, co teraz realizujemy, że jednak Tadeusz Pałka nie z przypadku te wyniki miał. Nie. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak naprawdę kolejnego gołębia, który pokażę, to jest gołąb 7205, czyli to jest małego Toma. No też fenomenalne gołębie. No tak naprawdę to są stare gołębie, ale chyba te, że tak powiem, znaczy no pokazuję te, które by coś u mnie ulatały. No mam po 4-6-6, ale to zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że taką samą pociechę będę miał z tej gołębi, także... No tutaj z Tadka Pałki jestem, znaczy tak to od Piotra dzięki, bo pewnie bym się nie dostał do pana Tadka. Dzięki Piotrkowi po prostu nabyłem taki materiał, no, który pozwala mi tam latać tak przynajmniej na szpicy, nie? Na sam koniec materiału wideo zadam hodowcy Olkowi jeszcze kilka pytań, jak to się śmialiśmy, za 1000 punktów. Słuchaj, przede wszystkim to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, co sam się w sumie dowiedziałeś od czołowych hodowców. No na pewno jeden z twoich kolegów, z którymi się przyjaźnisz, to jest Piotrek Bugała, ale też masz grono innych hodowców, choćby nawet Józefa Strączka z Zakopanego, tak, którego pozdrawiamy. No jest to doświadczenie, które uzyskiwałeś przez lata. Jakbyś mógł wytłumaczyć hodowcom takie kilka pytań, które będę Tobie zadawał, i zacznij może od jednej z najważniejszych rzeczy, która się zacznie u hodowców za niedługo. Jaką metodą, Twoim zdaniem, jest najlepiej lotować? Bo nie wiem, czy Ty stosowałeś jakieś inne metody niż tylko totalne wdowieństwo, ale jeżeli stosowałeś, to jakie masz do tego zdanie i jakie oczekiwania miałbyś też pod kątem przyszłości swojej hodowli? Czy będziesz zmieniał metodę choćby nawet? To znaczy tak, Wiktor, na początku leciałem metodą gniazdową, chyba jak każdy na początku. Uważam, że to jest może dobra metoda, tylko to jest pracochłonna metoda. No generalnie pisanie jaj, no i nie zawsze samiczki są przygotowane do tego, bo są z jajem. Nie ma na to się czasu. Nie ukrywam, że może chciałbym spróbować innej metody niż totalne wdowieństwo. Uważam, że to jest dość prosta metoda. Nie jest pracochłonna, no ale mi na to czas nie pozwala. Dlatego ją wybrałem, bo po prostu pasuje mu do mojego czasu pracy, nie? Czyli oblot rano, oblot wieczorem. Nie zawsze samice są też obleciane, nie zawsze generalnie jest to, oblot jest zrobiony wieczorem, rano jest zawsze, nie? No wiadomo, w poniedziałek im odpuszczam, ale rano do dnia wstaję po prostu i robię chyba to szybciej niż wszyscy hodowcy. U mnie gołębie generalnie już jak jest dobry sezon, to tak już po czwartej, w pół do piątej to już jest trening robiony, nie? A na pewno jak są już upały, to po czwartej chodzą gołębie, bo nie uważam sobie... Czwarta rano.
Quartararo nie uważam poprawnego treningu, jak ktoś robi o 7, jak jest już, nie wiem, 25 stopni w powietrzu, żeby tam ceramice, później się dziwią, że tam nie chcą ceramice trenować. No też bym się nie chciał trenować, jakby po prostu było tak gorąco. Nie wiem, że lot później jest i one lecą w te gorąco, ale to już jest inna sprawa. Nie? To już są zawody. To już są zawody i tu dają z siebie wszystko, nie? Idą, że tak powiem, do odcięcia, nie? Dokładnie. A jeżeli już idziemy w krok dalej, są loty treningowe. No i teraz w przypadku Ciebie, powiedziałeś, że masz kolegę, jak dobrze pamiętam, który wywozi Tobie gołębie na treningi. Ile tych treningów, ilu kilometrów? To znaczy tak, to mam kolegę z sekcji, gdzie po prostu razem na paliwo się składamy. On po prostu, że tak powiem, chodzi na zmiany, ma troszkę tego więcej czasu. Wykonujemy, tak jak Piotrek mówi, po prostu czwartek, piątek wykonujemy te treningi. Jeździ tam jakieś około 50 kilometrów, nie? No jak czasem jak on nie może, to ja tam już wyjeżdżam. Gołębie po prostu po przylocie są tam chwilę z sobą, żeby się pocieszyły. Kiedyś robiłem to, że zabierałem ich po przylocie. Nie, uważam, że jednak nawet jak jest ten trening, jak spokojnie mogą się zobaczyć. Nic się tam nie dzieje. Można tam sobie kawę wypić i po wypiciu kawy po prostu je rozdzielić. Nie? Tak ja to przynajmniej robię. Motywacja, jaka jest w Twojej hodowli stosowana? Powiem Ci dużo, nie mam jakichś żadnych tam trików, nie stosuję, dopiero przy maratonach tam może jakaś słoma właśnie orzucona, czy po prostu jakaś wywózka tam, nie, wspólny jakiś oblot, a tak szczególnie to nie mam jakichś tam trików, pewnie nieraz tam czytałem o tym, bym chciał zapróbować, ale cały czas powtarzam z tym czasem, jest chęci są, tylko że czasem po prostu wychodzi na to brak czasu, nie, że na pewno niektórych rzeczy chciałbym kiedyś w życiu spróbować i pewnie spróbuję, jak czas na to pozwoli. Ale tak normalnie to nie. Dużo generalnie to, że tak powiem, reguluje karmą, nie? No to jakością karmy, czyli jakiś tam z dodatkiem ryżopady, czy tam jęczmienia, no to tutaj bardziej jak jakiś tam lot z wiatrem, bo pod wiatr to karmą. Okej, jeżeli mówimy o karmach, to jaką karmę stosujesz? Wiesz co, tak, karmę to stosuję w większości, tu od kolegi, kurczę, i to przez Józka, strączka mrowca, nie? No tam dokładam jakiegoś MDMA, nie? Jakiegoś może Campbell, no tam bardzo Base'a jakiś tam, już nawet nie wiem jaki tam numer, ale gdzieś tam jakoś się gdzieś przejawia, tam powiem, nie, bardzo wagi nie przykładam jakoś tak szczególnie. No karma ma być pachnąca, po prostu zboże musi być po prostu niezatęchniałe, niezagrzewiczone, no nie mam jakiegoś tam, ale w większości to tak mrowca, po prostu jak mówiłem te. Okej, a jeżeli już mówimy o karmie, to Piotrek jest osobą, która na karmę zwraca bardzo mocną uwagę, więc zdaję sobie sprawę, że jako ty jego, nazwijmy to tak, uczeń, bo no, Piotrek cię jakoś tam w jakiś sposób poprowadził, po części cię poprowadził, to w jaki sposób gołębie wzmacniasz przed lotem, a w jaki sposób je osłabiasz? No to tak jak powiedziałem, Piotrek też, on jakoś się tam, nie, pewnie jakbyś go zapytał o jakieś numeracje karmy czy jakieś tego, to on też ci tego jakoś... On się tam, nie zna. Nie zna się, ja powiem on szczerze... On wprost mówi, że tak, to co będzie w sklepie. Generalnie też tak przychodzę i pytam, kiedyś jak wygrałem na modę tam w oddziele, no ktoś mi później zapytał... Chociaż jak, wiem, że stosuje Active Life... Active Life z Wersel Lagi. Tak. Wiem, że chyba stosuje jakąś tam karmę... Jest Klimy Bombę chyba jeszcze gdzieś... Wdowce Prima Bomba, coś takiego... Jeżeli chodzi chyba o mrowca, tam jakiś sport, energia, coś tam, jak kiedyś wygrałem na wodę, ktoś mnie później zapytał na zakończeniu, jaka to karma była, byłem u kolegi, kończyło mu się cztery, znaczy tak, zostało mu cztery otwarte worki z mrowca, jakieś tam energetyczne, jakaś, ja po prostu mówię, dawaj te cztery worki, dał mi to po cenie zakupu, tak koleżeńsko, zmieszałem to w kupę, oczywiście później to regulowałem i tym wygrałem, no generalnie gołębie, jeszcze raz gołębie. Nie? Czyli hamulec to jakie nasiona? No generalnie jak już to ryżpady, no to tutaj to jego chyba tak, czy tam jęczmień, nie, no to tym troszkę to wyciszam gołębie, nie? Albo jeszcze owies. No, że owies nie do końca jest też sprawdzony. No a czy mu nie jest, jak najbardziej to, czy tak, w okresie zimowym to dużo owsa stosuje i to nawet nie tego bezłuskowego, tylko takiego. Czarnego. Czarnego też, ale też takiego, dla konia, nie? Jak się śmieje, nie, no bo później nawet widać po odchodach, no to dużo tego stosuje, ale jak już przychodzi to już od owsa w sezonie lotowym do odchodzę, to tylko jak już to ryżpady bądź jęczmień, nie? To tymi, że tak powiem, karmami. Dosypujesz do karmy orzeszki ziemne albo konopie? Tak jest, dosypuję, znaczy tak, orzeszki to wiadomo, tak na początku nie, ale jeżeli chodzi o konopie, to bym powiedział, że nawet ich nadużywam, nie? Dużo używam, bardzo używam konopi, jak tam jest jakieś przesłanie, że gołębie się rozpierzają, czy jak nie, po prostu jest lepsze trawienie, tylko że nie wiem, czy gołębie muszą być nauczone, moje gołębie są nauczone, nie? Dużo skarmią, bardzo dużo konopi. Dobra, i temat związany z kąpielą. W które dni, czy stosujesz na przykład, nie wiem, są hodowcy, którzy
przy dobrych warunkach pogodowych lotu stosują kąpiele w sobotę, w dniu wkładania, i wtedy nawet dają wodę letnią, ciepłą, z dodatkowym na przykład jodem albo jakimiś innymi rzeczami. Z tymi kąpielami, Wiktor, to kurczę, jest tak, że już różnie próbowałem. Powiem Ci nawet taką rzecz, co próbowałem, że pewnie niektórzy się będą śmiali, ale próbowałem rzecz to niesamowitą, gdzie dolewałem nawet taki płyn dla dzieci do kąpieli, taki zmiękczający, żeby pióra były miękcze. No takie dziwactwa różne się przerabiało. Teraz tam po prostu dolewam jakiegoś tam mostu, po prostu... Ja uważam, że to, co teraz powiedzieć, nie jest śmieszne, bo Darek Bienie, który lotuje super w Szwecji, stosuje właśnie płyn dla dzieci. A, no to ja jakoś gdzieś też chyba jakiś Johnson Baby kiedyś dolałem, czy dokładnie, coś, Johnson Baby. No widzisz, gdzieś to kiedyś jakoś, ale powiem Ci szczerze, nie bardzo te gołębie się mi chciały kąpać, bo rzeczywiście pomyślałem sobie, że to może będzie jakieś takie umiękczenie tego upierzenia. To czysto tak dla siebie, jakieś tam każdy coś szuka. Nie, po prostu tak jak każdy, jakiś sól do kąpieli, jakiś ocet. Raz w tygodniu kąpię po prostu te gołębie, czy w dniu wkładania. Na stare gołębie tego nie przerabiałem, na młode kiedyś próbowałem, czy było lepiej. No tego roku nie było, znaczy tamtego roku tam nie za bardzo na modę wyszło, a tak pozostałe to praktycznie zawsze się coś tam wygrywało. No, myślę, że tak, że warto spróbować, tylko że jak są jakieś tam pogodne dni, nie? No, jak tam jest jakoś deszczowo czy pochmurno, to tego bym tam nie radził hodowcom, no bo to wiadomo, to upierzenie jednak jest już, ta warstwa ochronna jest zdjęta z tego gołębia, nim on tam się, że tak powiem, zapudruje z powrotem, to trochę minie. Przylatują gołębie z lotu i co podajesz? No tak jak to Piotrek mówi, schabowy, nie? No, jestem jego, że tak powiem, uczniem, no to nic tam bardzo nie wymyślam, tylko po prostu daję tak jak on, nie daję dobrą do karmy na odbudowę. Co prawda nie daję ją tak, że tak nie, czasem od razu, to też nie. Jak może zależy od lotu tam. Czyli gołębie przychodzą, mają samą wodę pewnie? Tak, tak, ale to... Po jakimś czasie dopiero wchodzisz i dajesz karmę? Tak, bo nawet po cięższych lotach, jak to nie trzeba być już alfą i omegą, że nawet jak jest ciężki lot, i wyjdziemy do tego gołębnika, no to jak jest nasypane, to ten gąb to i tak tam przejdzie, może ziarko złapie albo i nie złapie, po prostu idzie do celi i jego to nie interesuje. Po pół godziny robi dopiero jakieś tam zainteresowanie, prawda? Przy krótkich lotach to wiadomo, że można od razu sobie na to pozwolić, bo tam wysiłku nie ma, jeszcze nie ma i tego spalania tłuszczu, prawda? Także. A do wody co? Jeżeli chodzi o dzień przylotu? No. No to tak jak tam Piotrek podaje po prostu te środki od Piotka plus Belgasol dodaje, bo tam nie jeszcze tam, czy tam probak 1000. Mieszam tych elektrolitów trochę. To dajesz miód i cytrynę? Też tak, dokładnie. To tak jak Piotrek gada, nic mówię. To co byśmy powtarzali, to byłoby to co on, nie? No. Ale daje tak jak. No. Piotrek jeszcze tam herbatę chyba gotuje, no ja już powiem Wam szczerze, że kurczę, jakoś nie mogę się do tego zmobilizować, nie? Ale to też hodowcy wykorzystują w inny sposób, że, bo też się z tym spotkałem, nie wszyscy mają czas i dają naturalinę albo dają Herbolan. Albo tak. No z Werselagi. No bo to jest taki gotowy produkt, gdzie dokładnie. Można się spokojnie zastosować, jak także. No kiedyś to stosowałem, ale tak chyba gdzieś w tamtym roku minąłem ten temat. Dobra, kiedy gołębie. Bo ty masz teraz gołębie sparowane, prawda? Możesz, Wiktor, najechać na tego, to jest klon mojego starego, jak możesz, czy nie możesz? To właśnie to jest też z zieloną obrączką właśnie. Tego mojego, to jest kolejny syn właśnie jego. Tak? Tylko, że ten wygląda identycznie. To właśnie jest u tego, ten gołąb mój stary jest z 15 roku, jest mojego kolegi, ten co wywozi gołębie, nie wiem czy tego roku zapłodzi, ale dałem mu go w prezencie. Okej, okay, wracając jeszcze do tematu, ty gołębie już sparowałeś, tak? Gołębie sparowałem około 20 lutego. Dobra, no i teraz pytanie do Ciebie, czy Ty też lecisz taką metodą jak Piotrek, że pierwsze 3 loty lecą gołębie od młodego? Nie. No nie, bo musiałbym trochę później. Musiałbyś później sparować. Akurat tak wychodzę, dlatego no, znowu tak ten czas wychodzi. Lepiej mi jest po prostu, wyjdzie mi może jeden lot jeszcze z młódka, jak już robię tą metodę obiegową. No bo tak to trzeba byłoby jeszcze, no, można by było tak zrobić, ale tak chciałem na tej, nie mam dużo tej woliery. Chciałem trochę, może tak jakbym wcześniej puszczę, to wiesz, więcej tych młodych sobie troszkę wypuszczę, tam też nie koledzy chcą, czy jest, no i dlatego puszczam, a już puszczam je razem po prostu z lotowymi, bo sobie ja przekładam. Wiesz, też nie masz gołębnika dużego rozpłodowego, więc... No nie mogę sobie pozwolić, to tak jak teraz puszczę sobie razem je wcześniej, to po prostu przerzucam, także... A też gołębnik ma metraż, ile? 2,50 będzie głęboki? Ten? Tak? Nie, no tutaj korytarz ma metr i tam ma 2,30, bo łącznie jest 3,30. Czyli takie są 3,30 szerokie. A, 3,30, a długi jest na ile? 11 metrów? Na 12. Na 12, więc na 12 metrów to masz kubaturę 33,
40 metrów kwadratowych gołębnika. No, coś. A gołębi masz tu ile, koło 120? Za dużo właśnie. Jak za dużo? Jak tutaj jest no luźno? Nie, nie, no luźno, dlatego tu jest potwierane, ale tak troszkę, znaczy jest generalnie będzie koło 113 chyba do zgłoszenia. Ale... 113 do lotu? No, no to czy to jest dużo? No powiem ci, wolałbym mieć mniej chyba, nie? No tylko, że tak jak mówię, mimo wiesz, to, że... Ja dlatego mówię, bo ktoś może powiedzieć, co ten furman mówi, jak może to być mało. Jest to, ja uważam, że odpowiednia ilość, bo zobacz, że ty musisz mieć 50 starych, i jeszcze młode musisz przenieść jako roczne do. Tak, wiesz, tak. No akurat wiesz, chciałbym mieć mniej, bo mi jest lżej wtedy, nie? No w 2021 roku jak wygrałem, miałem tylko chyba 50 kilka czy 60 głębi, było mi lżej. Mam mało tego czasu, to mniej głębi mi jest lepiej dopilnować, nie? I dążę do tego poprzez tą selekcję taką, że daję roczne na maratony, ale nie zawsze chcą mi się gubić po prostu, to może i dobrze, nie? Że nie chcą się gubić, aczkolwiek. No chciałbym mieć ich trochę mniej, no już tego roku na pewno nie wyciągnę dużo więcej głębi niż młodych, niż tam koło 50 chyba, nie chcę więcej. Dokładnie. Tak, żodowcy, pytania wyczerpane, my na pewno do Olka jeszcze przyjedziemy w trakcie sezonu lotów głębi młodych, jak... No możesz na stary przyjechać, kiedyś coś nagrać, nie? Jak dokładnie, więc sezon, tak, to że... wyjdzie w trakcie sezonu, na pewno tu będziemy chcieli jeszcze odwiedzić dwie inne hodowle na tym terenie, tak. Też ciebie poprosimy o wskazanie jakichś dobrych twoich znajomych, którzy nie też dobrze prawa. Lecą. No i tyle, hodowcy. Dobry lot. Tobie życzę udanego sezonu wystartowania na stare. No i mistrza oddziału. No chyba każdy. No i dalej, nie? Każdemu chyba tego będzie życzył. Tak jest. Także, hodowcy, dobry lot. Ja również pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Wszystkiego najlepszego.